¿Quieres? Gdy za późno oddałem dokumenty na Erasmusa, pani z dziekanatu uśmiechnęła się do mnie i powiedziała: niech żyje Meksyk. Innym razem, gdy wszedłem do biura rekrutacji międzynarodowej na mojej polskiej uczelni, bo miałem coś ważnego do załatwienia, zamieniłem parę słów szefową działu i powiedziała po chwili: mówisz bardzo dobrze po polsku. Zrobiła przerwę i dodała: jak na Meksykanina. Otworzyłem szeroko oczy, bo przecież jestem polonistą. Chciałem wtedy pokazać, że wydarzyło się coś bardzo nie na miejscu. Dla porównania, wyobraźcie sobie, że jesteście anglistami. Chcecie robić magisterkę albo doktorat w Anglii. I przychodzi do was jakiś pracownik uniwersytetu i mówi: jak na Polaka, to mówisz dobrze po angielsku. Albo inaczej, jeszcze lepiej. Jesteś kobietą. Harujesz bardzo często, dzień i noc, cały dzień, cały tydzień. Już po tygodniu jesteś zmęczona, bardzo dobrze wiesz, że włożyłaś bardzo dużo wysiłku w swoją pracę. Przychodzi do ciebie dyrektor, oczywiście, chwalić cię i mówi: jestem pod wrażeniem, wykonałaś świetną robotę, jak na kobietę. No co, co teraz powiecie? Po hiszpańsku mamy takie powiedzenie: cuando Pedro habla de Juan, sabemos más de Pedro que de Juan. Kiedy Pedro mówi o Juanie, dowiadujemy się więcej o Pedro niż o Juanie. Zapewne szefowa działu nie wiedziała, iż Meksykanie w Polsce nie gęsi, lecz polski język też znają. Ona była naprawdę zakłopotana po mojej reakcji. Zrobiło się jej naprawdę bardzo głupio. Ona próbowała jakoś ukryć pewne uprzedzenia wobec innych kultur, chociażby językowe. Jej słowa zdradzały tak naprawdę, jak jestem postrzegany. I ona wiedziała już, że jest w sytuacji bez wyjścia. Mogłem udawać, że nic się nie stało, albo po prostu przejąć to, co ona powiedziała. Ale wybrałem inną, bardziej niekomfortową dla wszystkich drogę. Sprzeciwić się. Język, którego się uczymy, ponieważ nie tylko ja się uczę, należy pamiętać, że język cały czas ulega zmianom, transformacjom. Zawiera już pewne konfiguracje, pewne sposoby postrzegania świata. Chcę wam podać więcej przykładów. Dzięki ruchowi Black Lives Matter niedawno było głośno w Polsce o sformułowaniu 100 lat za Murzynami, podobnie o Murzynek Bambo, czy samo słowo Murzyn. Do tego powinniśmy dorzucić ale Saigon, uwaga, ale Meksyk. No dobra, za chwilę ktoś mi powie: człowieku, odkryłeś Amerykę. Jak bolesny może być akurat ten ostatni zwrot? Bo przecież Ameryka nie została odkryta, została po prostu napadnięta. Konkwista była po prostu wojną. Niemniej jednak dla władców Europy to nie był napad, lecz odkrycie. Europejczycy mieli się udać do Ameryki w celu ucywilizowania innych, w celu nawrócenia ich na religię konkwistadorów. No dobra, można powiedzieć, że to jest odkrycie Ameryki, ponieważ zostało wprowadzone do europejskiego imaginarium w XVI wieku, czyli dla Europejczyków. Nie dość, że Europa została odkryta, to jeszcze mieszkańcy tego kontynentu zostali ucywilizowani. Altruistyczne, oczywiście. Wiecie, co to oznacza? Odkrycie Ameryki jest, uwaga, europejską interpretacją historii światowej. Może i to nie jest tak bardzo straszne, ale wiecie, o co mi chodzi. Te wszystkie zwroty zostały stworzone bez udziału Wietnamczyków, Meksykanów, mieszkańców Ameryki czy mieszkańców Afryki. Te wszystkie zwroty zostały stworzone jednostronnie. I nawet kiedy słowniki próbują nam dowieść, że mamy do czynienia z naukową definicją
która ma być obiektywną, to bardzo często musimy się zmierzyć z eurocentryzmem. Podam wam kolejny przykład. Słowo indio, czyli Indianin, w Hiszpanii, a także w Meksyku może być używane jako inwektywa. Kiedy ja rozmawiam ze swoimi znajomymi z Polski, to mówią mi, że to słowo nie jest obraźliwe, jest raczej neutralne. Skoro tak, to uważam, że powinniśmy zajrzeć do słownika. Jeżeli wygooglujemy to słowo, jedną z pierwszych definicji, które się pojawia, to hasło ze słownika języka polskiego, które mówi, że Indianin to jest rdzenny mieszkaniec Ameryki. No dobra, brzmi przekonująco. Zastanówmy się nad tą definicją. Ja urodziłem się w Meksyku. Moi rodzice także. Moja mama ma białą skórę. Mój ojciec ma ciemniejszą. My wszyscy mówimy po hiszpańsku, jest naszym pierwszym językiem. Czy my jesteśmy według tej definicji Indianami? No właśnie, na tej definicji brakuje nam więcej informacji. Brakuje na przykład powiedzieć, że to jest od czasu konkwisty, albo że to jest po prostu z europejskiego punktu widzenia. Co ciekawe, w XIX wieku ukazały się teksty po polsku i po niemiecku, które mówiły, że Polacy są Indianami Europy. Pisano to z pogardą. Zapomnieli te słowniki powiedzieć, że Indianin jest ktoś, kto nie przyswoił europejskiego punktu widzenia, kto nie przyswoił europejskiego języka i europejskich obyczajów. To samo dzieje się z słowem tubelec. Jeżeli zajrzymy do tego samego słownika, to tubelec ma być ktoś, jakiś człowiek należący do rdzennej ludności miejscowej. Czyli według tej definicji, to wy Polacy jesteście tubelcami, bo jesteście stąd. Niemniej jednak wydaje mi się, że ta definicja, to określenie jest zarezerwowane dla kogoś innego. Nie trzeba sięgać tak daleko. Niedawno widziałem w sieciach społecznościowych, jak ktoś wrzucił zdjęcie źle zaparkowanego samochodu i napisał w poście: jakiś tubelec tu zaparkował. I jeszcze raz, kiedy Pedro mówi o Juanie, dowiadujemy się więcej o Pedro niż o Juanie, czyli sposób, w jaki Pedro postrzega świat. Kiedy mówimy o eurocentryzmie, mówimy o postkolonializmie. Skutki tego procesu są odczuwalne aż do dziś i Polacy jako spadkobiercy języka europejskiego imperializmu biorą w nim udział. Nie ma co się smucić. Kultura jest w ciągłym procesie konstruowania. Od nas zależy, czy my będziemy szukać wspólnych podobieństw, wspólne cech czy różnic. Trzeba stworzyć taki wspólny dialog, który pozwala nam omawiać nasze dziedzictwo historyczne i wspólnie stworzyć lepszą perspektywę dla nas wszystkich. Pamiętacie tę historię, którą opowiedziałem na początku o tej pani, gdy usłyszałem, o mojej reakcji, gdy usłyszałem, że mówię po polsku dobrze jak na Meksykanina? To ta pani później zaprosiła mnie do współpracy i razem z nią napisaliśmy tekst na temat integracji studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Spotykaliśmy się, omawialiśmy ten temat i było bardzo fajnie. Wiecie, dlaczego to się skończyło happy endem? Bo zareagowałem, a pojawiła się chęć do współpracy z obydwu stron. Komunikacja międzykulturowa nie polega tylko na komunikowaniu się z innymi kulturami, lecz na podejmowaniu prób ponownego przemyślenia swojej własnej kultury. Żadna kultura nie ewoluuje, jeżeli nie ma kontaktu z innymi kulturami. Międzykulturowość oznacza interakcję. Nie wiedza o innych
dehumanizuje, tak jak robią te wszystkie zwroty, o których opowiadałem. Ale tego się nie pojawia tylko w polszczyźnie, to jest w różnych językach. Niemniej jednak interesuje nas dzisiaj, jak to się przejawia w polszczyźnie. Uwaga, to nie jest wystąpienie o tym, jak strasznie są Polacy, lecz o tym, jak my, jako spadkobiercy języka naszych przodków, jesteśmy odpowiedzialni za to, jak stosujemy ten język i jak go będziemy stosować w przyszłości. Moi drodzy, przed nami bardzo dużo pracy nad językiem polskim i nad innymi językami też. Pytanie, czy chcą Państwo przejąć ten język takim, jaki on do nas dociera, czy chcecie być w nieustannym dialogu z drugim człowiekiem? To, co niektórzy nazywają poprawnością polityczną, ja nazywam świadomością. Używając języka świadomie, wytwarzamy te warunki potrzebne do prowadzenia dialogu z drugim człowiekiem. Bo tylko wtedy jesteśmy w stanie poznawać naszego otoczenia i co za tym idzie, nas samych. Dziękuję bardzo.